A dzisiaj w dziedzictwie Hogwartu! Dobra, bierzemy to na klatę, wiem, że to moja wina i chuj. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. Siema. Najlepiej to wpaść między nimi. O właśnie, ponieważ mamy tą... O właśnie, o to chodziło. Ziomuś. Uhuhuhu, widzieliście jak Omnimusem tam sponiewierali? Ja pierdolę. A jak krzyczał, jak mała dziewczynka. No. A to kto? Oho. Wujo się wkurwił. Zniszczył. O-o. No nie wiem, czy wujo to był najlepszy pomysł z twojej strony. O kurna, wujo, tutaj coś mocnego, jakąś kulę płomieni zrobił. Przy tej opcji, że tak powiem, już ścieżkowej, no bo uczymy się Avada Kedavry. I mamy to. Tak jest, to na co czekałem. O nie, jednak! Wow! Wow! Czyli po prostu to nie było naładowane. Zapraszam was do oglądania, lajkowania i komentowania. Życzę udanego seansu. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania 56. odcinka naszej serii Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. W poprzednim odcinku żeśmy ruszyli misję fabularną, czyli ruszyliśmy z Lodgogiem do następnej kopalni Ranrocka, w której oczywiście po wytłuceniu, w eliminacji większości wrogów napotkaliśmy samego naszego, można powiedzieć, oprawcę, czyli Ranrocka, jak i Lodgoga, którego mieliśmy znaleźć. Znalazł go Ranrock, co się okazało, że są braćmi i Lodgog zabił swojego brata, ponieważ ten stanął po naszej stronie. No i Ranrock wstąpił w posiadanie księgi, która opisuje, jak dostać się do starożytnej magii. A w tym odcinku, no ja wyczekiwałem tego, kurwa, bardziej niż na zbawienie i w ogóle, i w szczególe, czyli w cieniu reliktu i mamy nagrodę Avada Kedavra, kurwa. Czajcie to, będziemy mieli pełną magię, no i ten prześmiertelny czar, który rozpierdala wszystko, czyli Avada Kedavra, no bez większego pierdolenia. Oho. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Anna, czyli siostra, dla której Sebastian właśnie robi wszystko, żeby zdjąć klątwę, właśnie nas opuszcza. Dawaj, Omnimus, co tam się dzieje? Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous. Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. No dobra, ale no to nie nasza wina, bo nic nam nie powiedział w sumie. My byliśmy z nim szczerzy. W przypadku na przykład Lodgoga, tak, któremu powiedzieliśmy, a on nas tak kurwa troszkę nieładnie. Sebastian ten. Dobra, bierzemy to na klatę. Wiem, że to moja wina i chuj. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. Przeżyjemy. We need to hurry. No przecież wiemy, to są te żywe trupy, które palimy. Sebastian must not be in his right mind. Więc nie wiem, skąd to nasze zdziwienie. Naszej postaci, przecież już niejednokrotnie żeśmy się z nimi naparzali. No dobra, lecimy katakumby. Mm-hmm.
Zaraz znajdziemy Sebastiana, tam nie strajżarem, bo to grozi pożarem tam. Już znajdźmy Sebastiana. Dobra, może być i tak. O, serio? Jednak nie? Ej, no, wydawało mi się, że to... A, kurde. Troszkę bardziej w temanie. Kurde, jeszcze bliżej? Aha. Leviosa i chyba Leviosa... A nie, jednak. Same Ligardium Leviosa wystarczy. No ale... Ej, no serio? Zresztą nic kurwa nie ma. Buu dla twórców, buu, że tu nic nie ma. Nie no, ale zjebali akcję. Oho. Są i nasi przyjaciele. Dobra, wiecie co, na nich faktycznie to i to działa. Siema. Najlepiej to wpaść między nimi. O właśnie, ponieważ mamy tą... O właśnie, o to chodziło. Dobra, i znowu między nimi. Unfrigo, bardzo ładnie. Dobra, to poszło całkiem nieźle. Dobra, tylko że tutaj ziomuś... Uhuhuhu, widzieliście jak Omnimusem tam sponiewierali? Ja pierdolę. A, jak krzyczał, jak mała dziewczynka. Nie. Nie, proszę, nie. Nie bijcie mnie, Dobra, wszystko pokazuje, że mamy iść tam. Ale nie chcemy iść tam, chcemy iść tu. I co tu na nas? Oho. Dobra, w sumie ten zestaw możemy sobie zatrzymać. A, kurde, za daleko byłem troszeczkę. Ej, w kogo ty chciałeś trafić, mistrzu? Ej, coś mi się zesrało. Celowność, nie wiem czemu. Dobra, ale szybko poszło. Ej, tak mi się coś wydaje, że ja chyba już tu byłem. Dlatego tutaj tak nie ma... Nie ma za dużo tenty. No przecież my tu już chyba byliśmy. No pewnie, że tak. I to z Sebastianem. Dlatego tu nie ma żadnych fantów. No przecież my tu jak bum cyk cyk byliśmy. Dobra, weź. Jezus, ale ty tam płaczesz, gościu. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Bombardą, chwilę go... O, ale go tam ładnie wyrzuciło. O, tu mieliśmy płonący znicz. Bardzo dobrze. Dobra, znowu pomiędzy wrogów trzeba wpaść. Dobra. Dobra, trzech z tego co widzę mamy na minimapce, więc nieźle. Nie! Ale żeś coś ty gościu zrobił. Dlaczego żeś to zrobił? Tak nie miało być. Oj, Sebastian, Sebastian, ale żeś zjebał akcję. Dobra, biorę tych dwóch na siebie. I proszę mi się nie wtrącać w robotę. Bardzo proszę. A widzę, że jeszcze tobie trzeba pomóc. No. Dobra, mamy to. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. O cholera, to ten bój. She thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were in theory, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. Co? This is powerful dark magic. Creating in theory is incredibly difficult, but controlling them, as Anne and I frantically barricaded the inferior to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Aha, zajebiście, czyli jak statek płonie, to on oczywiście spierdala. Be careful. Ciekawe. A patrzcie, on ma taką różdżkę dla niewidomych.
Nie obrażając oczywiście nie widzę. No dobra, no to co, my musimy się mierzyć? Oczywiście, że nas zostawił w najważniejszym, można powiedzieć, momencie, ale no dobra, kij mu w oko i spoko. Dobra. Bombarda na chwilowe zatrzymanie. Kurwa, nie trafiłem w tym. Dobra. Zostaliśmy sami? Dobra, pięknie. Easy. Dobra, pytanie, gdzie ten Sebastian, w którą stronę on poszedł? Poczekajcie, muszę sobie przypomnieć. My chyba wtedy na prawo żeśmy poszli, tak? Aha, widziałem cię. A co, ty się zbugowałeś? No nie, kolejny bug po gwarcie. Kurwa, w sumie czemu mnie to nie dziwi? Tak swoją drogą, by the way. Dobra. O, tam już czekają. Ach, myślałem, że one się modlą. Dobra, mamy grube wejście. Co prawda nie tak bardzo... O kur... O, ale to było dobre, to było przepyszne, co teraz zrobiliśmy. A, szkoda, że to nie była... O, fuck. Dawaj, incendio, szybko. Tak jest. To było bardzo dobre. Ach, jak on frigo ładnie weszło. Dobra, tu jeszcze jakiś jegomość próbuje wstać, ale nie wiem po co. Gościu, o cholera, mamy plecy i to spore. O fucking shit, nie, nawet nie zwróciłem uwagi. Aj, dobra, dobra, trzeba łyknąć lekarstewka. Boże, jak my nimi miotamy, co tu się dzieje? Matko kochana. Boże, ile my tych czaszek nazbieramy normalnie. A ty, dziadu, a ty, proszę bardzo. Co my z taką ilością czaszek zrobimy? Ja pierdykam. Dobra, znajdź Sebastiana, czyli można powiedzieć, że te czaszki... Chyba sugerują nam, że źle poszliśmy jednak. Tak swoją drogą. No bo na to wychodzi, chociaż tu są jakieś fanty, więc tak jakby my w ogóle tutaj nie byliśmy. O, ciekawe. Czyli równie dobrze nie musieliśmy z nimi walczyć, tylko ja po prostu obrałem złą drogę. No tak, ale ja szedłem, tak wiecie, mniej więcej na pamięć. No tak, no bo otwieraliśmy te. Kurde, czyli Sebastian, gdzie ty ziomuś jesteś? Tu? Miejmy nadzieję, że tutaj... O, jest autozapis, więc chyba dobrze... A, jest! Seba, co ty odpier... Aha. Dobra, no to wiemy, co trzeba zrobić. Są tu jakieś kości? Tu nie ma, a tu? O, tu są kości. Dobra, i pewnie jeszcze drugą część potrzebujemy. Wypadną tu stąd kości? Nie, kurwa. Dobra, ale to już nie damy... Kurwa, nie damy rady doskoczyć. Ale tu są jakieś... Nie, myślałem... Ale tu coś leży. Damy radę? Nie damy rady tego podnieść. Ale gówno. Ej, zjebane to trochę jest, że na siłę musimy szukać. A, tu są jeszcze, okej, tu będzie tą kość, już widzę. No co jest? Ej no, weź nie świruj. Kurwa no. Co jest z tym? Gównem za przeproszeniem. Ej no, co tu się wyprawia? Ej no, co jest? Poczekajcie, bo coś jest... Albo ja coś źle robię. Czy może to tutaj trzeba dać?
A, dobra, to musi... Dobra, to ja zjebałem, to trzeba między te dwie czaszki dać. Sebastian. No jest Sebastian, ale coś mu jakoś nie ufam. Sebastian. Porozmawiaj. No zajebiście, tylko że tworzysz kurwa zombie. Mistrzu, ogarnij się. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? No nie bardzo. I had to fight the Inferi all the way. No. A to kto? What have the two of you done? Akio relic. Wujo się wkurwił. Zniszczył. O, o. No nie wiem, czy wujo to był najlepszy pomysł z twojej strony. Oho. No to będziemy... Poprzedni odcinek był bratobójczy, a tu będzie siostrzeńczo-wujowy. A, super. I my też przeciwko wujowi? Dobra. W dupę chcę wstać tą lowiesą, ale wiecie co, nie spodziewałem się, że będziemy z wujem się naparzać. Kurna, jeszcze te zombiaki zesrane. Ta lewiosa. To jest lewiosa, a nie lewiosa, gościu. Dobra, poczekajcie, bo jednak nie, trzeba to rozegrać jakoś w miarę rozsądnie, bo nie dość, że my się naparzamy kurna z wujem, to jeszcze te zasrane ruchy nam tu przeszkadzają. Trochę zjebałem akcję. No, fajnie, tylko że ja tam nic im nie robię. Dobra, sorry wuju, że tak cię tłuczemy. Kurwa. Ale jeszcze obrywam też. Od tych zesranych ty. O kurwa, jeszcze zły wczad. Ajajajajaj. Mi się wydaje, że ich chyba przybywa. Każdym razem. Tak, jak w cyki przybywa. O-o. Dobra, ale na razie dwie obrony superanckie. Dobra, wujo, bo ty już widzę, prosisz się. Dawaj tą starożytną magię, dawaj jeszcze raz. Bardzo ładnie, ale dostał teraz na łeb. Jeszcze go podpaliliśmy, wuja. O-o, o. Wartownie kółko wcisnąłem. A i znowu oberwałem niepotrzebnie. Strofingo. No wujem tam nieźle po... nie wieramy. O kurna wujo, tutaj coś mocnego, jakąś kulę płomieni zrobił. Kurna, chciałem wuja trafić, ale nie pykło. Dobra. Skończmy, kurde, w końcu to. Strasznie długo to nam się zajmuje. Oj, oj. Aj, bombarda nie wsiadła. Aha, czyli skończyły się relikty. No to zostaliśmy sami z wujem. Nie wiem, czy ja mam odpowiednią ilość po prostu. Dobra, poczekajcie, czekajcie, czekajcie. I to nam się nie przyda. Dobra, teraz wujo będzie... Teraz już jest nasz. O, pierdzielony jednak nie. Oj. Trafił mnie, trafił mnie.
O nie, nie może mi się mandragory skończyły. Faktycznie. O cholera. Dobra. Wujek, bo nie masz z tobą czasu na zabawę. Srebiusa. Czekaj, a chińska kapusta pomoże nam? No musi nam pomóc. Dobra, teraz powinno pomóc. Defindo, dobra, poszło. Mamy to. Oj, wujo. Nie ma z nami szans. O kurwa. Oj, chyba cię mordo poniosło troszeczkę. Oho. I wszystko na oczach siostry. O ja pierdolę, co tu się porobiło. Ej, jaki fajny ma incendio. Znaczy tak swoją drogą. Przy tej tragedii, patrzcie, normalnie jak miotaczem ognia. Ale o kurwa. No Sebe podniosło. I to tak grubo. O ja jebę. Swojego wuja. Z zimną krwią. Ja pierdzielę. No to Seba chyba poleci jak chuj ze szkoły. Chociaż no intencje miał dobre, tylko ześwirował nam w pewnym momencie. Ciekawe, czy można było to jakoś inaczej rozegrać. Wydaje mi się, że chyba nie. No to na pewno. Obydwaj by się przydało, żebyśmy stąd poszli w pizdu. I ze Sebastianem. Co, nawet słowa nie zamienimy, co? No co, przecież to tam my go nawet wyprzedziliśmy. Co ty gadasz, ziomuś? Tylko ja po prostu nie wiem, w którą on stronę będzie. Czy on całkowicie idzie do wyjścia, czy on coś jeszcze będzie świrował, powiada. Ale chyba nie, całkowicie do wyjścia. No, powiem wam. Myślę, że chyba skończy się krycie naszego kumpla, no zabicie swojego wuja. Wydaje mi się, że to już nie przejdzie, żadna taryfa ulgowa. No ale co zrobimy, no. Ja pierdzielę. Czyli to była cena chyba za nauki tego czaru. Dla nas oczywiście. To najlepszy kumpel musiał zabić swojego wuja. Ja cię kręcę. Kto by się spodziewał? Powiem wam szczerze, że no mocny akcent. No jak to, o co chodzi? Kurwa, zabiłeś wuja przed chwilą. Stop. I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. Kurwa, nie wiem co powiedzieć teraz. Niby każdy powinien znać to zaklęcie, żeby znać jego konsekwencje, ale no jakby nie znali, to by też nie używali. Kurwa. Nie wiem, trochę jestem rozjebany, ale po prostu chcę też tego czaru się nauczyć. Ale no zobaczmy. I co nie nauczy nas? Sebastian, please, I'm not myself right now. Let's meet later. The Undercroft, all right?
No dobra, i mamy ukończoną misję. A, nie nauczył nas tego. Kurna, ciekawe, czy jakbym wybrał drugą opcję. A zaraz zobaczymy, cofnę się. No dobra, moi drodzy, jesteśmy... Ponownie, tu sobie poprzewijamy. Dobra, zobaczmy. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same, if I knew how. I could teach you. Dawaj, z chęcią. Like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention Avada Kedavra. Must be clear. No dobra, czyli zostajemy przy tej opcji, że tak powiem, już ścieżkowej, no bo uczymy się Avada Kedavry. I mamy to. Tak jest, to na co czekałem. I need to find Ominous. No to i szukaj. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft. All right? A, czyli kończy się tak samo, że spotkamy się w krypcie. O kurwa! Dobra, dawaj mi szybko pierwszy jakikolwiek obóz tych zasranych gremlinów albo kogokolwiek. O, ale będzie jazda teraz. O Jezus, wy już nawet nie wiecie, co tu kurwa się szykuje. Muszę zobaczyć, jak działa Avada Kedavra. Drodzy widzowie, tego tak nie możemy pozostać. Tu coś jest? Są zasrańcy! No to teraz tańczymy. Uwaga! Avada Kedavra! Jezus Maria, jakie to jest cudowne! Ja pierdzielę! Ej, nie, słuchajcie, powiem wam, że teraz... Akurat to, wydaje mi się, że to zestawienie, co ja mam, to może być najgroźniejsze zestawienie, jakie może być. A dlaczego? O, cholera. Dlatego, że mamy przelejęcie kontroli nad wrogiem, właśnie takie. Mamy zamianę beczkę, o właśnie takie. Mamy likwidację. No i mamy Avada Kedavrę, czyli likwidację totalną. Ja cię sunę, ale zajebiście. Dobra, słuchajcie. Mamy jeszcze troszeczkę czasu. Tylko patrzę, czy my coś mamy tutaj. Fragment. Sowa. To wy nawet nie wiecie, o co chodzi. A nie, bo to jest demonizm. O Jezus, to mi się ten, wiem, że... Dobra, to jest... O! Jak mamy Avada Kedavrę, to teraz myślę, że z tym gigapająkiem możemy się spotkać. O! To było nagrywane, więc wiecie mniej więcej, o co chodzi. Więc myślę, że możemy teraz z pajączkiem się zabawić. Ciekawe, czy... To właśnie, to będzie boss. Tak troszeczkę, taki wielki, gigantyczny. Więc ciekawe, czy zadziała na niego Avada Kedavra w tym sensie, że go od razu rozwalimy. To jest ciekawe. No dobra. Tak, o Jezus, centralnie nam na ryju wyskoczył. Dobra, Avada Kedavra jeszcze się kończy ładować. Dobra. A patrzcie, nie mogę na nim użyć, ha? Obstawiam, że pewnie ten niewybaczalny... A nie, patrzcie, niewybaczalny jednak mogę. A nie, jednak! Wow! Wow! Czyli po prostu to nie było naładowane. Ja pierdolę, czyli po prostu to nie było naładowane. Nie no, to teraz my jesteśmy nieśmiertelni, kurwa, w tą grę. Nie no, teraz to kurde mogą nam na chuje naskoczyć wszyscy. Ja pierdzielę.
A znajdź pamiątkę jeszcze, kurde, czekajcie, bo się tak podjarałem tą Avada Kedavrą. Ja pierdolę, no nie wierzę. Rewelacja. Powiem wam, jestem zachwycony. Jestem zachwycony w chuj. Teraz w ogóle ten Hogwart to... To będzie pikuś. Pan pikuś. Dobra, wracamy do naszego zleceniodawcy, który był tutaj, o, w tym miasteczku. Że udało się wszystko pięknie, ładnie i składnie zrobić. Dobra, złaź z tej miotły. Avada Kedavra, Boże, jakie to jest piękne. Oj, Boże, mam ciary, kurwa, powiem wam. Mr. Adley, I retrieved the heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Pokazać ci? Avada Kedavra, kurwa. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. Spok. I'm glad Milo's daughter will have something to remember him by. I am too. As far-fetched as his schemes were, Milo was a good friend, and I shall miss him. Please, accept this reward for your trouble. O, dostaliśmy jakąś nagrodę. Dobra, zobaczmy od razu towary. No, też mam chyba Milo trochę tego badziewia. To chyba nic nie masz ciekawego, tak myślałem. No, mówiłem, że trochę badziewia mam. Never mind replenishing my stocks. Pleasure doing business with you. Więc, a, bo jeszcze wam, no, widzicie, troszeczkę też zmieniony wygląd. Ja to już nawet nie mówię, co ja zmieniam, bo po prostu jest tego aż za dużo. Na krośnie mało co robię, jedynie co, bo muszę te piórko jakieś, bo w ogóle muszę to zwierzę złapać. Ale dobra, spotkanie z biegunem. Kurwa, jest wpyte, powiem wam, że jest wpyte. Dobra, no to już jak mamy tą Avada Kedavrę, kurwa, to żadna misja nam nie straszna. Ja pierdzielę. Co tu? Powiedziała mi legowisko. Dobra, to nie na mapie. Muzyczna mapa. Kurwa, same mapy mi zostały. Kurwa, coś by jeszcze może udałby ogarnąć, bo misja, to co nam? Podróż do San... Tak, przy komlacie. To przy samej komnacie to nawet nie chcę tego zaczynać, bo podejrzewam, że to będzie długa misja. Żeby nie mówić, że bardzo długa misja, bo nawet nie mam pojęcia. Ale tu mamy. O, tu mamy może jakąś szybką, ładną, składną misję. Zwłaszcza, że ta druga, to ja wiem, że to są te... ten nasz woźny z tymi posążkami. Więc jeszcze myślę, że tą zdążymy na spokojnie. Opierdzieli, szczególnie, że teraz, kurna, podskakujecie nam. Wiecie co, aż poczekajcie, chcę zrobić save'a? Zobaczmy. A nie działa to, kurna, w terenie. Cholera. Dobra. Chciałem, żeby to łyknąć, ale... Dobra, hopie, opowiadaj, co tam się dzieje. Excuse me, sir. Are you alright? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? No dobra, myślę, że pomożemy, szczególnie, że wiem chyba, która to wioska, bo poza nagraniem byłem w tej wiosce. Anyone who would listen. Tribe Minister Spout Old Spavin himself.
But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself. Musi radzić sama, no. Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralyzed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Why are there so many spiders in Arranger all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. Dobra, ruszamy. Try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranger southeast of Hogsmeade, just below the train station. Pod dworcem kolejowym mówisz? O, to chyba jednak... Chyba nie ta wioska, o której ja myślę. Bo ja myślałem o tej, tu, o ta wioska była jeszcze na pół z pająkami. A ta wioska... Ej, przecież my byliśmy tu przed chwilą, że żeśmy stąd ruszyli. To czy ona jest jakoś tam mocno z pająkami? Dobra, no dawaj szybką podróż, bo to szkoda czasu. Wydaje mi się, że tam przynajmniej nie przypominam sobie, żeby tam były pająki. This must be Arranger. I'd best keep an eye out for spiders. No przecież tutaj u tego gostka dopiero byliśmy, właściwie skończyliśmy misję. O, o, tak, tak, o, o, o. Weźcie, nie zestrajcie się. Dobra, teraz tak, ty w beczkę. Jeszcze nie, zostawiamy to sobie. Wiem, korci mnie. Ale zostawiamy, czekam na jakąś grubą rybę. To jest czar na jakąś przepotężną, grubą rybę. Dobra. Gdzie ten pająk? Ej, on się tu zbugował. Gdzie ty tam chciałeś iść, do srańcu? Dobra, ty jesteś na strzałach. A tak w ogóle... Właśnie. Pum! Odszukaj Mary. Nie wiem, tą kołkę da się jakoś... Znaczy, nie chciałem jej podpalać. Szczególnie, że tutaj sobie wszystko... Że tak powiem, ten... Ale gdzie ta Mary mogła się schować? Pewnie w chałupie siedzi. Jak taki mamy mały obszar. Dzień dobry. This must be Mary. Aha. To chyba to było wcześniej zgodnie z zamówieniem dostarczania. Ja to poczekuję, stan w moim piwniczym wystarczy. Prawie wykluły się nowy rój, wkrótce ten Mary. O kurwa, to ona... That means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to... No dobra, do piwnicy zmierzamy, ale chodzi o to, czy ona żyje? Tak swoją drogą, by the way. Piwnica, no dobra, idziemy do piwnicy. Tak się zastanawiam nad zmianą jednego czaru. Ale na razie jest okej. This is where Mary bred the spiders, they're not here now. Piwnica, oho. Tu będzie coś grubego, dlatego... Nie, trzymam. Ale normalnie jak pierdzielne to Inurus. No co, małe pajączki, małe tam, to są małe. No dobra, no musimy złazić, nie bądź kurwa, miękka faja. No. No, trochę tych skarbów nas tutaj czeka. To miała być tylko misja poboczna, ale coś powiem wam, że... Troszkę nam się tu rozprzestrzenia. Dobra, ty jesteś mój.
Ty się zamieniaj. Wygin. O-o. Dobra, udało się. Od tylca, tak... A ty kurwa, tak po pedalsku? No. I już wyczyszczone. I już pięknie posprzątane. Kurna, wiecie, tych zakamarków tutaj to będzie chyba trochę. Mi się coś wydaje. Nawet nie wydaje się, tylko ja to wiem. Aha, tu zmierzam misję chyba fabularną. Chociaż tam też. Dobra. Bum! Niech się ładuje. Nowa Avada Kedavra. O, szlak. Avada Kedavra. Jak cudownie to brzmi. Avada Kedavra to nie byle bzik. Let you harm Arantxa any more than you already have. Dobra, seria to będzie tak się tyle ładować. Dobra, a tu mamy. Wreszcie znalazłem idealne miejsce na wychowanie mojej kolonii pająków. Była dosłownie moja piwnica. Aha, roczną duże i silne. Mhm. Konie oszczędzania na sukniach, ale będzie wspaniale. No, to na pewno. Jezus, pomyliłem czary. Nie tak to miało być. Pomyliłem troszeczkę czary. Nie to tak miało. A tak, Patrypikus Totalis. Kurwa, ty zastanów się, co ty tam mówisz czasami. Dobra, ale no kurde, czy jak tam są te skrzynie, to jakie tam jest wejście? Cholera. To jest zagadka. A już po zagadce. Myślałem, że tu jakiś tajny tunel będzie albo coś, nie no. Czasem po prostu wystarczy pomyśleć i wiem, że myślenie boli, ale... Ale... Dobra, dobrze nam idzie, o. Tu jeszcze z buta wjeżdżam. Dobra, coś tu mamy. Aha, widziałem cię. Nie zrobiłeś wrażenia. Dobra. Tu znowu coś rozdupcamy. A w ogóle poczekajcie, bo ja tak ten. A ja przecież ten jeden talent specjalnie trzymałem. Widzicie, przeciwnik zabija wszystkich przeciwników przeklętych. Piękne. Piękne cudo. O, może byśmy. Płot trafili. No, to by było łatwiej. Dobra, ostatnie chyba mi się wydaje kolonie. Może być. Poczekaj. Czekajcie. Oj. Wykonaj szewroz naraz naraz! Czyli to by musieli być przeklęci. No dobra. Dobra, powiem wam, że coś za łatwo poszło. Nie było żadnej grubej ryby. Odszukaj źródło... O, teraz właśnie, odszukaj źródło jaj. Czyli teraz dopiero chyba ruszamy do odpowiedniej lokalizacji. Pewnie coś dużego wyszło, chociaż muszę wam powiedzieć, no nasza Avada Kedavra nie jest przygotowana. A tam już jeden ziomek czeka i se szczeka.
Nawet kilku już widzę. Jest. Jest ten, na którego czekaliśmy, tylko że oczywiście ja nie mam załadowanej Avada Kedavry. Ale nam wykurwił, ale spokojnie. To poczeka. Na razie cię wykorzystamy. Żebyś nam pomógł zniszczyć swoich braci. O właśnie. Jeszcze się ładuje. Dobra, zostaliśmy sam na sam. 3, 2, 1 i wszyscy razem, drodzy widzowie, uwaga! O woda! O kurwa, dobra, zjebałem. Jeszcze raz. 3, 2, 1 i Avada Kedavra, kurwa! Skurwysynu, pięknie. Boom! Powinniśmy jeszcze tak troszeczkę tak jak ten, znaczy ja powinienem tak jak Voldemort taki Avada Kedavra! Dobra, teraz pytanie, bo to chyba jeszcze nie jest koniec. Tak mi się coś zdaje. Że tam coś jeszcze będzie na nas czekało. Więc kurde, może poczekajmy aż ta Avada Kedavra faktycznie... O, coś tu popierdziela. To małe tak gówna. Też mamy jeszcze kawałek. No niech ta Avada... Kurde, z czego, czemu ta Avada Kedavra tak wolno się ładuje? Czemu? Dobra, tu coś... O kurna, dobra. Widziałem to. Widziałem to, czekamy. To musi swoje odczekać. Czemu ta Avada Kedavra tak wolno... Kurwa, dawaj, szybciej. Szybciej, kurwa. Widzę cię. Oho. Dobra, już nas widzieli, trudno. Ruszamy. Nie ma. O matko, serio? O nie, to daj się spokój, to już ona nie ma... Już została pokonana. Ale gówno. To ja się tutaj tak najarałem. Avada Kedavra, kurwa, i inne gówna. Zawiodłem się. Naprawdę się zawiodłem. Tak muszę powiedzieć, naprawdę się zawiodłem. Dobra. Ale dupson, muszę wam powiedzieć. Wróć do... No, no to dobra, no to już wiemy, mamy rozwiązaną zagadkę. Ale dupson, ja pierdzielę. Nie, no powiem wam, że ja się zawiodłem. Kurde, no ja myślałem, że tutaj ten boss będzie taki wielki, że potężny. A tu nawet nie użyliśmy Avada Kedavry i on już nie miał prawie życia. Zawiodłem się. Jest mi smutno, powiem wam. No ja po to ten czar się naumiałem, żeby kurde, takie leszcze mi wyskakiwali. No nie, no nie. Po prostu wstyd. Wstyd. No ale no dobra, no wróćmy do naszego Duneya, żeby mu powiedzieć o całej sprawie, co się wydarzyło. Szczególnie, że chyba faktycznie no ta nasza, aż wróćmy, zobaczmy, ale no to czyli ta nasza znajoma, znaczy ta jego znajoma, to prawdopodobnie chyba nie żyje, tak? Tak. Trudno, przykro mi. Co mogę... Zrobiłem, co mogłem. No a poza tym zginęła... Trochę zginęła z własnej głupoty, nie? Że kurwa chciała założyć hodowlę, kurna, to tak jak ja bym zginął, nie wiem, mając hodowlę węży boa i zginąłbym albo od ukąszenia, albo od uduszenia, albo czegokolwiek innego, nie? Czyli tak jakby sam się prosiłem o to. Więc tak trochę głupio, no ale chuj. Jej wybór. Mr. Don, I have some news. Thank no. Merlin. About my sweet friend Mary. Padła ofiarą własnych chciwości z grubej rury. Poor Mary was breeding spiders in her home for profit, and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary, what untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. No, widocznie chciała być niezależną, no i co? I am sorry about your friend.
you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? Tak. I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the Amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Nie, wszystko tam, oczywiście. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the Hamlet's rebuilding. Glad no, I could be help. And I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. To dearly departed Mary. No i dobra, mamy zadanie ukończone. 15. O kurwa, to my nawet jeszcze połowy nie mamy ukończonych zadań pobocznych. Tak dopiero teraz w sumie spojrzałem. Czyli tak powiem wam szczerze, no grubo. Szczególnie, że myślę, no tak, znaczy fabularnie to mi się wydaje, że już zmierzamy ku końcowi. A tutaj jednak. Jednak chyba nie. Jednak chyba nie. Dobra, moi kochani, co, zakończymy tutaj nasz odcinek. Następny już zaczniemy misję fabularną. O, tutaj z profesorem Wybrzeża Crackcroft. Z profesorem Figiem. No, poza nagraniami oczywiście ja się tutaj jeszcze pobawię w inne rzeczy. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo kurwa mamy to. Kurwa, woda kodowra. Jezus Maria, ale ja na to czekałem, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo zapraszam was do zostawienia komentarza, lajka. No i dzięki, że byliście i oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!